historia mojej rodziny jest wyraźnym świadectwem tego, jak należy postępować. Jak należało postępować, jak należało się zachować i być człowiekiem, żyć godnie i nieść innym pomoc i ratować ich życie, bo żaden inny człowiek nie może drugiego pozbawiać od tak sobie życia. Tutaj w tym domu przy Filtrowej 70 mieszkali przed wojną moi dziadkowie z tatą, a w czasie wojny przetrzymywali tutaj parę Żydów i tutaj dziadek mój wyprowadził z getta Kazika Berka i no, jak to mój tata nazywał ciocię Polę, czyli Paulinę Berek. To jest to okno w ostatnim pokoju, gdzie pod parapetem był ten schowek zrobiony. W kuchni w tamtych czasach były tak zwane zimne lodówki, gdzie zawsze były takie spiżarki i tam można było przewidzieć, że tam ktoś może się schować. Dlatego ważne było, żeby wykuć w miejscu, w którym nikt się tego nie spodziewał, gdzie był mur. I tam była kryjówka, jak to mój tata mówi, schowanek na jedną osobę dla tego Kazimierza Berka, ponieważ na jego wygląd ewidentnie wskazywał, nie dałoby się ukryć, że nie był pochodzenia żydowskiego. Tutaj to są właśnie te piwnice, w których były przygotowywane takie pomieszczenia w razie nalotu, czy w razie, nie wiem, jakichś działań wojennych, żeby tutaj się schować i skryć. To jest właśnie dom, w którym żeśmy mieszkali, a to jestem przed wojną, Rysio z mamusią. Moje życie to właściwie, trudno powiedzieć dorosłe, ale takie na pół dorosłe już to zaczęło się w 1939 roku. A miałem wtedy 8 lat. Jak zaczęły bomby spadać na Warszawę, jak ojciec musiał pójść do wojska, mieszkaliśmy wtedy na placu Narutowicza. Ponieważ nie bardzo było co jeść, nie bardzo sobie można było poradzić, mieszkańcy tego domu uznali, że trzeba się jakoś zebrać, zorganizować, stworzyć komitet i zacząć samemu się starać o to, żeby coś dostać, coś kupić. I tak się stało. Do komitetu weszła moja matka. Uzgodnili, że wcześniej, skoro świt rano, parę osób się zbierze i z takim dużym koszem wiklinowym będą chodzili po chleb do piekarenki. I tak się stało. Te chleby się przynosiło do nas do mieszkania i matka dzieliła na połówki, na ćwiartki, w zależności od tego, na ile osób mieszkało w danym lokalu. Właziłem pod stół i zbierałem okruszki z tego chleba, bo wszystko było bardzo cenne. Któregoś dnia ktoś zapukał do drzwi. Okazało się, że to mój ojciec wrócił. Wrócił z wojny. Poszedł do siebie, do pracy, a pracy nie ma. On pracował w Najwyższej Izbie Kontroli. Zaczęło się szukanie, gdzie tutaj mógłby coś zacząć robić. No i ktoś znajomy wspomniał, słuchaj, idź na ulicę Ogrodową, tam Niemcy organizują jakąś fabrykę, zobacz, może się przydasz. On tam poszedł. I to była fabryka dziewiarska. To już było na terenie getta. Pracowali oczywiście Żydzi. Kadra kierownicza składała się z Aryjczyków. Właśnie trafił tam. Potem go bardzo szybko przenieśli na kierownika dziewiarni. Musiał dostać przepustkę, miał stałą przepustkę, którą pokazywał przy wyjściu do getta. Przychodził z pracy, to siadał, ja siadałem, oczy wywalałem i słuchałem, co on mówi. Opowiadał straszne rzeczy, opowiadał, jak to trupy leżą na ulicach, jak to dzieci są biedne, jak kombinowało się, jak tu im pomóc. No i z tych kombinacji wyszło, że właściwie matka z ojcem uznali, właściwie to moglibyśmy im pomóc, że moglibyśmy wziąć taką rodzinę do siebie. Ja się dowiedziałem o tej historii bardzo późno. Tę historię ja poznałem dopiero w wieku około lat 20 od mojego brata starszego i później były rozmowy i pytania na ten temat. Tata mówił niechętnie, ponieważ to nie było takie oczywiste. No, życie się toczyło i I dopiero później, teraz jak możemy sobie usiąść spokojnie wieczorem w domu, czy przy okazji jakiegoś spotkania, to możemy o tym rozmawiać. A tym bardziej w tej chwili, kiedy próbuje się nam wmówić, jak ta historia wyglądała, a nie odbierać jej taką, jaką była. Dlatego bardzo ważne są te świadectwa i dlatego bardzo jest to dla mnie ważne. Zbliżało się powstanie żydowskie. Czasy robiły się takie nieznośne, że jeszcze trochę już w ogóle spalą getto całe. Tak nie będzie kogo wziąć. Znalazła się u nas para, Paulina i Kazimierz. Oni mieli córkę, ale tę córkę już im się udało gdzieś po stronie polskiej, gdzieś w jakiejś rodzinie umieścić. Ojciec kazał jej się ubrać, wziął ją pod rękę i po prostu przeszli przez tą wachę. On pokazał swoją przepustkę i powiedział, to jest moja żona i koniec. A jego to jakoś przewieźli samochodem ścinki z tych rzeczy, co oni robili, to w takie worki się ładowały, na samochód ich się gdzieś wywoziło. Jego chyba ukryli w tym samochodzie. Ona przyszła najpierw do nas, a on albo następnego dnia, albo 2 dni później jego przyprowadził. Wszyscy żeśmy się bali. Ja byłem traktowany jak całkiem dorosły człowiek. Ja miałem 8 lat wtedy, ale wszystko się przy mnie mówiło. Ja wszystko wiedziałem, ja byłem wciągnięty, ja wiedziałem, że mi nie wolno jest nikomu powiedzieć, kto u nas mieszka. Jeżeli ktoś się by pytał, ta pani to jest koleżanka mamy z czasów szkolnych, przyjechała odwiedzić ją i u nas mieszka, bo do pokazania to była tylko ta pani. On się nie mógł pokazywać, on w drugim pokoju zawsze siedział, drzwi były zamknięte. Ona poruszała się po całym mieszkaniu, ja mówiłem na nią ciocia Pola. Gdyby nie Polacy, ich dobra wola, i to tak by nie było. I trzeba oczywiście wiedzieć, czego nam nie mówiono, że to tylko w Polsce, tak się mówi, ale to znaczy od terenów Polski na wschód groziła kara śmierci. Nigdzie indziej, w żadnej Francji, Holandii, Belgii, nigdzie indziej nie groziła kara śmierci, tylko tutaj. I nie tylko dla osoby tej, która przechowywała, ale również dla tych wszystkich, którzy wskażą drogę, pomogą, podadzą pomocną dłoń. Jak również te dzieci, tak jak oni mówią mi często, że przecież my byliśmy dziećmi. Tata mówi, byłem dzieckiem. 8 lat na początku, a później pod koniec wojny, jak jechał do obozu i w obozie świadczył za ciocię Polę swoją aryjskością, miał lat 13, to jest dorosły mężczyzna, wtedy w czasie wojny. Dzieci, wydaje mi się, że zawsze łatwiej podejść, łatwiej oszukać przez osobę dorosłą, zmanipulować. A te dzieci miały świadomość, te wszystkie dzieci miały świadomość i wiedziały co robią, wiedziały czego nie mogą zrobić, czy im powiedzieć. I to myślę, jak wspominam swoje dziecięce lata, takiemu dziecku jest trudniej utrzymać taką tajemnicę dla siebie i jeszcze z pełną odpowiedzialnością i świadomością, co grozi za to. Był nawet taki moment, kiedy rodzice poszli na brydża do sąsiadów. Myśmy byli sami i w pewnej chwili ciocia Pola słyszy na podwórku buch, 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 tak jak takie buciory takie tłuką. Kazik, ktoś idzie. Idą. Ja, chowaj się. No to buch wyciągnęło się, schował się. Dzwonek do drzwi. Panie Boskie. Otwieramy, Niemcy. Z dozorcą. Pan Zieliński, gdzie jest? Nie ma. Kiedy będzie, gdzie jest? No nie ma, nie przyszedł jeszcze, nie ma. A kto tutaj w kuchni, kto jest? A tu dziecko leży. Otworzyli, wstawaj. W takiej koszulinie wstaje, taki dziki. No dobra, poszli. Po jakimś czasie, chyba po latach, żeśmy się dowiedzieli, że jakiś Zieliński mieszkał też na Filtrowej 62 i to prawdopodobnie oni jego szukali. Ponieważ Kazik miał 2 braci jeszcze, to była taka bardzo zżyta rodzina. No i przyszedł moment, kiedy mówili, o Kazika urodziny będą. Mama mówi, no to może byś chciał żeby mieć gości, mąż. Możemy tak jakoś zrobić, żeby tak po trochu ktoś przyszedł. Jeden brat, drugi brat z żoną, prawda, będziesz miał gości. No i tak się stało. I również została przywieziona ich córka Jasia. No i było wielkie, bardzo miłe przyjęcie. Wszyscy się bardzo, bardzo cieszyli. Kto to śpiewał? Ach, młodszy brat Mieczysław. Jasia powie wierszyk, a ty zaśpiewaj. Może to głupie, ale ja to pamiętam do dziś. Pamiętasz, sankami jechaliśmy miła, śnieg padał wielkimi płatami. Przed nami się droga jak płótno bieliła, usiana srebrnymi gwiazdami. O nie płacz, ja wrócę z całkiem twe łzy, a miłość nas znowu zjednoczy. Miłość paliła jak rana, tulilem twe ręce, maleńkie dziecięce, kochana, kochana, kochana. Odszedłem, bo musiał, bo los mnie tak goni i każe wieść życie cygana. Lecz wszędzie na lądzie czy morzu ksiądz dzwoni, najdroższe Twe imię, kochana. O nie płacz, ja wrócę, scaluję Twe łzy i uśmiech zobaczę w Twych oczach. Uśmiechnij się, pomyśl, że życiem memy Ty, że miłość nas znowu zjednoczy. A potem życie się toczyło, codziennie szaro się toczyło. Powstanie żydowskie w tym czasie. Ojciec chodził do pracy, ale z trudem już wracał, opowiadał, co się dzieje, jak oni niszczą, jak oni palą te domy. Bez względu na to, czy tam ktoś był w tym domu, czy nie. Okropność. W ten sposób żyjąc, żeśmy doszli do 1 sierpnia 1944 roku, podczas gdy ojciec powiedział: ja dzisiaj do pracy nie idę, ja mam wolny dzień. Wiesz, Rysiu, to może my wyjdziemy, zrobimy jakieś zakupy, może pójdziemy do apteki. No poszliśmy do tej apteki, nic tam żeśmy nie kupili, ale wracając, to wszystko się dzieje w kręgu placu Narutowicza. Patrzymy tam po drugiej stronie, patrzysz, jakiś sklepik, tam ogonek jest, no to jeszcze tam pójdziemy. No i żeśmy przeszli do tego sklepu, rzeczywiście tam była beczka śledzi. No to my stoimy w kolejce, żeby kupić te śledzie i w pewnej chwili syrena zaczyna wyć, jakaś strzelanina się zrywa, coś się dzieje, co to jest? No okazało się, że godzina 0 i Powstanie Warszawskie zaczęło się. Powstanie wybuchło, no dziadek oczywiście wiedział, był w AK, także stąd wziął sobie dzień wolny, nie był w pracy, chciał się przygotować i zaopatrzyć. Powstanie już to wybuchło i nie mogli dojść do domu, ponieważ z domu akademickiego Niemcy prowadzili ostrzał, tam chyba był oddział Wehrmachtu i całą noc podwórkami się przedzierali. Nie mogli na wprost przejść, bo tutaj wszystko było na widoku. To była otwarta przestrzeń i każdego było widać z daleka, także byliby łatwym celem. Dlatego starali się dalej dookoła przejść tymi podwórkami, opłotkami. Do tej właśnie kamienicy. Właśnie do tej kamienicy. Dom akademicki jest ogromny budynek, ogromna ilość okien. Tam byli Niemcy. A myśmy akurat naprzeciwko tego, najbliżej byliśmy tego domu. Wyjść nie można, no bo przecież strzelą zaraz. Trzeba przeczekać jakoś, no nie ma rady. Widzimy nasz dom przecież po drugiej stronie placu. Pójdźmy w Grójecką kawałek i zajdziemy od tyłu do naszego domu. Tak żeśmy zrobili. Później doszliśmy do tej Grójecką kawałek dalej, wskoczyliśmy do tego domu i tam już klatkami schodowymi, opatrz, tu wychodzimy na podwórko, a tu dalej już widać naszą klatkę schodową, to tylko trzeba przejść ten kawałek. No to idziemy sobie, idziemy. W pewnej chwili nie czuję, że ojciec mnie trzyma. Oglądam się, a on leży. Tak leży i tak tymi palcami drapie ziemię, bo chce się czegoś złapać, żeby się podnieść. Co się stało? I w ten sposób mój ojciec dostał postrzał. Biegnij do mamy. Pobiegłem tą dróżką. Tam było wybite przejście, więc wyskoczyłem. Mamo, mamo, wołam, mamo, mamo, Jezu kochany, mamo, mamo. Ojciec tam leży. No to ona wyskoczyła i ciocia Pola też. I obie tam pobiegły, złapały go pod ręce i przyciągnęły tak do domu. No ale tu się zaczęło już powstanie. Wciągnęło go się do domu, wyszukało się gdzieś lekarza, przyszedł i on mu skalpelem wyciągnął ten nabój. No ale teraz już trzeba tylko leżeć. Dali nam te nosze, ojca żeśmy położyli na te nosze i zniosło się go tam do tych piwnic. Potrwało to jakieś około 10 dni. Po tych 10 dniach, około 9 czy 10, walenie do tych wszystkich bram. Wpadło wojsko niemieckie. Raus, 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 raus. Wszystkich wyrzucać, wyrzucać, wyrzucać. Nie ma mowy, żeby ktokolwiek został. No i w ten sposób myśmy musieli go jakoś wynieść, bo przecież nie zostawimy go. Jakbyśmy go zostawili, to wiadomo, że on by już nie wyszedł stamtąd. No i żeśmy go wywlekli jakoś na ulicę, gdzie z tych wywalonych ludzi, wygonionych ludzi stworzono taką gromadę, tak jak bydło się goni, tak z nas zrobili coś takiego i Grójecką ulicą zaczęli gonić przed siebie. No i jak tylko zaczęli organizować następną gromadę ludzi, którą trzeba było przegnać na dworzec zachodni, to myśmy się natychmiast włączyli, znowu łapiąc ojca na te nosze i znowu go targając. I tak żeśmy przetargali do zachodniego dworca. Nadjechał pociąg. No i żeśmy wepchnęli te nosze. Pociąg ruszył i znaleźliśmy się za chwilę w Pruszkowie. Szwab stał, uchylił bramę, no, żeby te nosze przenieść, a ja byłem z tyłu. Nosze przeszły, matka przeszła, ja zostałem z tyłu i też wchodzę w tą bramę, a ten mnie za ramię odgarnął, rzucił o ziemię. Ja się poderwałem i do tej bramy, no meine Vater, meine Mutter. Drugi raz mnie odepchnął, myślę, no to już ja nie będę walczył ze Szwabem. Odszedłem troszkę na bok i patrzę, a tu te szeregi osób ustawionych ciągle idą w kierunku wyjścia. I w środku, w rządku widzę, idzie ciocia Pola. No to ja gazu do cioci Poli, bo to już była rodzina moja. Złapałem ją się pod rękę i trzymam, już nie puszczę. Ja znalazłem się w towarzystwie cioci Poli. Kazika nie było. Przez megafon co jakiś czas odzywały się takie apele. Mężczyźni samotni proszeni są o zgłoszenie się na wyjazd na roboty. Po jakimś czasie było znowu wzywanie było samotnych kobiet. I znowu zaczęły się wołania. Kobiety z dziećmi proszone są o zgłoszenie się tu i tu, też na jakiś wyjazd. Ciocia Pola była kobietą, ja byłem dzieckiem. Ja jako dziecko cioci Poli poszliśmy się zgłosić tam. Pisali nas i kazali iść do pociągu. Stanąłem tam gdzieś z boku i tak mi się strasznie zrobiło przykro, że zostałem pozbawiony rodziny tak raptem i nie wiadomo co będzie dalej. Zacząłem płakać. Po prostu zacząłem płakać. Jechaliśmy nie wiem ile. I pierwszy przystanek nazywał się Oranienburg. To był ogromny obóz niemiecki na terenach niemieckich dla mężczyzn i dla kobiet. Tam nas wywalili, przywieźli nas dalej, znowu x godzin, nie wiem czy noc jedna, czy noc druga. To się nazywało Bergen-Belsen. Potem załadowali nas dalej i wylądowaliśmy na stacji Nienburg. I stamtąd przegnali nas pieszo do wsi, która się nazywała Main Kingsburg. W tej wsi ulokowali w tym celu, żeby nas wynajmować do pracy na roli. Ale w tym czasie babcia nie próżnowała. Przez RGO wysłała informację, znaczy chciała sprawdzić, gdzie jej syn, czyli mój tata, został wywieziony. A ponieważ Niemcy byli bardzo skrupulatni i dokładnie spisywali, gdzie kto trafia, do jakiego obozu i którędy przechodzi, także mieli to wszystko uporządkowane. Wtedy babcia rozesłała informacje do wszystkich znajomych, ktokolwiek by nie mógł po rodzinie, czy nie znalazłby sposobu, jak tatę wyciągnąć z tego obozu, z środka Niemiec. Okazało się, że jedna z ciotek pracowała we młynie, którym zarządzał Niemiec. Zwróciła się do niego z pytaniem, a ten Niemiec powiedział, nie ma problemu. Wystawimy zapotrzebowanie na Ryszarda Zielińskiego i oni tutaj jego dowiozą. Tak się stało, to zapotrzebowanie dotarło do Main Kingsburga, no ale ciocia Pola i przekonała, że ona jako matka powinna również wrócić. No i spotkali się i byli w Ostrowcu Świętokrzyskim przez jakiś czas, bo tam mieli mieszkanie, bo do Warszawy nie było po co wracać. Wszystko było zburzone, miasto wypalone, także tu nie było po co wracać do Warszawy. W ten sposób pewnego dnia zawędrowaliśmy do Ostrowca Kieleckiego. Zjawiliśmy się tam. No i ciocia Pola powiedziała, no tak, oddaję wam dzieciaka, to my już teraz jedziemy szukać swojej rodziny. Tata z ciocią Polą szukali się nawzajem przez wiele lat, no ale ciocia Pola znała adres Filtrowa 70, w związku z czym nawet jeśli by tam pisała, to nikogo by nie zastała. Tata również szukał przez Polski Czerwony Krzyż Pauliny Berek i w pewnym momencie dostał informację z PCK z informacją, że pani Paulina Berek mieszka w Australii. I w pewnej chwili z Czerwonego Krzyża na ulicy Mokotowskiej u nas dostaje pismo, że mi się zgłosił, że ktoś mnie szuka. To ja poszedłem. No to pytałem się, proszę pana, czy panią Berek pan zna? Znam. Bo pani Berek pana szuka. Proszę bardzo, my tu panu dajemy adres w Melbourne w Australii. Może pan napisać list. Dostałem telefon, dzwonię. Dzień dobry. Nic. Nie odzywa się w ogóle. Coś, słuchawkę położyła, dzwonię drugi raz. Dzień dobry, ciociu Ryszard. Rysiu, to ty, o Boże. Rysiu, Boże, gdzie ty jesteś? Rysiu, przyjedź tutaj, ja jestem tu. No tak, ona mówi, przyjedź, co ja mam zrobić? Muszę przyjechać, no, nie ma rady. I poleciałem. Cała rodzina żyła wyprawą taty do Australii, także to była bardzo duża wyprawa, ale tata bardzo chciał tego spotkania, bardzo był ciekaw, no i druga strona na pewno również. Spędził tam jakieś chwile z ciocią Polą, myślę, że był około miesiąca, 3 tygodnie, no i wrócił. I to był ten ostatni czas, kiedy właśnie oni musieli się znaleźć, czuli taką potrzebę, no ciocia Pola niedługo później zmarła także. Potrzeby spotkania się, odnalezienia po latach spełniły się. Po powrocie taty od cioci Poli, ciocia Paulina Berek stwierdziła, że wystąpi do Instytutu Jad Vashem, że to jest jej obowiązkiem, żeby przyznać ten medal Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata. No zarówno oczywiście dziadkom, jak i mojemu tacie. I to jest ten właśnie medal uratowanym dla ratujących. To jest dyplom honorowy, który z Jad Vashem dostali moi rodzice i ja za przechowywanie Żydów. Uroczystość przyznania medalu odbyła się w Warszawie. Było bardzo miło. Parę osób zawsze wtedy wręczają taką piękną różę razem z medalem i tym sprawiedliwym. Myślę, że to było bardzo ważne uznanie tego, co się działo, wspólnych przeżyć w czasie II wojny światowej i tej pomocy, że jednak została ona doceniona. To myślę, że to bardzo ważne takie zwieńczenie całej tej historii i życia, i ryzykowania życia. Było takim miłym potwierdzeniem tego, co się stało, no po prostu. No, że w jakiś sposób moja osoba dokonała czegoś, no. Uratowała komuś życie, no, po prostu. A rodzice? No oczywiście też tak. Gdyby nie ja, że ja z nią się tam znalazłem, to ona by się nie czuła aryjką, ona by wpadła przy pierwszej lepszej okazji. A to miała oparcie we mnie. Tak mi się wydaje. A zresztą to już nie ma o czym mówić. Wszyscy nie żyją. Już ja tylko żyję. Dla mnie powód do dumy i do tego, że w karcie naszej historii, naszej rodziny właśnie takie odznaczenie jest. Znaczy, że nie tylko takie rzeczy się działy, ale zostały potwierdzone właśnie tym odznaczeniem. Także ważne jest to, że ciocia Pola pamiętała i wystąpiła. Ja z ciocią Polą przeżyłem niezłą katorgę tam, jak nas wywozili, jak nas przewozili. Ona się opiekowała mną jak własnym dzieckiem. Także jak ona się odezwała, jak ona się znalazła, to mnie serce zabiło ze szczęścia. Historia mojej rodziny jest wyraźnym świadectwem tego, jak należy postępować. Jak należało postępować, jak należało się zachować i być człowiekiem. Uważam, że historia mojej rodziny powinna być przykładem i jest na pewno przykładem tego, jak godnie Polacy powinni się zachować. Jest to bardzo ważne w obecnych czasach, żeby nikt nie próbował nam zakłamywać historii i zmieniać jej, bo to są fakty niepodważalne. Co tu można powiedzieć? Powiem tylko jedno, że gdyby powtórzyły się takie czasy, że trzeba by było kogoś ratować schowaniem we własnym domu, to bym to samo zrobił. Tak powinno być.